Otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Kłodzku. Serdecznie witam Państwa radnych, panów burmistrzów, mieszkańców naszego miasta. Wysoka Rado, zgłosił się do mnie pan Jerzy Kożuch, wiceprezes zarządu KWOT-u. Chciałby zabrać głos. Wybudowaliśmy nową fabrykę, jesteśmy w nowym miejscu. Grunty i obiekty nam tutaj zostały w Kłodzku i zwróciliśmy się do miasta, żeby przekwalifikować tą działkę z przemysłowej na najbardziej uniwersalną, żeby była atrakcyjna dla potencjalnych nabywców. Od jakiegoś czasu czekamy na podjęcie tej uchwały, żeby po prostu zbierać w sposób profesjonalny oferty. Chcemy się pozbyć całego majątku i nie mamy w ogóle jakichś preferencji, czy to ma być taki właściciel, czy taki. Celem jest, żeby pozbyć się tych opłat. My płacimy w tej chwili prawie 300 tysięcy rocznie opłat gruntowych i ochrony, a za ponad 80 milionów wybudowaliśmy fabrykę i jest nacisk akcjonariuszy Rady Nadzorczej, żeby te pieniądze jak najszybciej odzyskać i ten kredyt jak najszybciej spłacić. No i w zasadzie czekaliśmy na ten moment, żeby to było oficjalnie zatwierdzone, żebyśmy mogli profesjonalnie rozmawiać z potencjalnymi nabywcami. W tej chwili wiele firm się zgłasza, ale tego nie traktujemy poważnie. Także to, co chciałem powiedzieć, to to, że nie ma żadnych jakichś konkretnych inwestorów, nie ma żadnych konkretnych ustaleń z nikim, że będzie budowany jakiś market, jak tutaj wszędzie wobec się taka wieś rozchodzi. Po prostu my chcemy mieć możliwość jak najszybszego zamknięcia tematu. I w tej chwili ten zapis, który jest, on pozwala na rozszerzenie funkcji obsługi z też z usługami handlowymi w obiektach do 2000 metrów kwadratowych. Ja nie wiem, czy my to sprzedamy całość, czy sprzedamy jedną stronę, czy sprzedamy drugą stronę. Po prostu, jeżeli teraz tej uchwały Państwo nie podejmiecie, to z jednej strony będzie to zupełnie niezrozumiałe, że rok wcześniej, przy tych samych uwarunkowaniach, wszyscy, może nie wszyscy, no ale uchwała zapadła, więc rozumiem, że większością głosów. I teraz nagle 5 minut przed jakby ostatecznym uchwaleniem tej uchwały, no są jakieś wątpliwości. Jestem przekonany, że no, informacja, którą my teraz przekażemy naszym akcjonariuszom, my publikujemy wszystkie informacje. No, napędzi też niepotrzebny jakiś tutaj rozgłos, że nie wiadomo, co się tutaj dzieje, dlaczego my nie możemy dalej tego sprzedać, bo będzie trzeba po raz kolejny nanosić może jakieś zmiany, wystawiać, znów zbierać opinie. Także reasumując, ja bym bardzo Państwa prosił, żeby jednak nie wyrzucać z porządku obrad tych uchwał i tak jak żeście pierwotnie zadecydowali, żeby to zostało zamknięte. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Motyka, bardzo prosimy. Wielokrotnie wcześniej, kiedy były plany powstawania marketów, zwracaliśmy się z prośbami, przychodziliśmy na spotkania, na posiedzenia, na sesję Rady, rozmawialiśmy z radnymi i prosiliśmy o to, żeby nas uwzględnić w tych planach rozwoju Kłodzka, w przenośni mówiąc, bo to jest rozwój dla mnie wizualny. I owszem, korzyści są, ale tylko dla nielicznych, a przecież my wszyscy powinniśmy być uwzględnieni we wszelkich planach, które dzieją się w tym mieście. My mamy swoje rodziny, swoje dzieci i niejednokrotnie te rodziny angażowały swój cały czas i całe swoje serce, żeby te firmy funkcjonowały tak, jak teraz funkcjonują. Ja nie będę mówił teraz, z czyich ust usłyszałem gratulacje odnośnie tego, że doprowadziłem firmę do bardzo wysokiego poziomu. Teraz jest skutek odwrotny. Staczam się na dno i w wielu przypadkach jest tak samo. Osoby, które siedzą tutaj na tej sali, którzy przyszli, słyszę głosy jako ten, który rozmawia z tymi ludźmi.
że sytuacja w handlu naszym Płockiem jest tragiczna. Klienci przestają odwiedzać nasze sklepy, cały handel przeniósł się poza granice miasta. Ja nie mogę zgodzić się, proszę Państwa, na to, żeby niszczono nasz płocki i polski kapitał. Żeby obcy wchodzili na nasz teren. Czy do pomyślenia jest, że w Niemczech czy we Francji udostępnia się Polakom markety czy innego rodzaju firmy? No to jest nie do pomyślenia. I proszę Was, Państwo burmistrzowie i radni, bądźcie z nami, nie bądźcie przeciwko nam. Bo my wybieraliśmy Was po to, żebyście dbali o nasze interesy. Po to, byśmy mieli miejsce w naszym mieście, a nie żebyśmy szukali miejsca za granicą. Za granicą przymuszeni do zarabiania na swoje rodziny. Tam, gdzie wykorzystuje się Polaków, tam, gdzie niszczy się nasze sumienia, bo wiem, bo byłem za granicą w pracy, wiem, na czym to polega. Czułem się śmieciem. Teraz czuję takie zagrożenie, że znowu stanie się to samo. Wtedy pojechałem z własnej nieprzymuszonej woli, teraz mogę zostać przymuszony przez to, że powstają market za marketem. I klienci odwracają się od nas. Powiem tak, jestem tu dzisiaj w swojej sprawie, ponieważ wyrok na moją firmę już zapadł. Gdyż za miesiąc powstanie, uruchomi się firma, która jest jedną z największych w Polsce branż, jak EDRTV. I właściwie to jest po mojej firmie. Ale ja przyszedłem tu w imieniu tych, którzy może nie mają odwagi, nie mają śmiałości, albo mają jakieś inne powody. Nie potrafią walczyć o to i o siebie. Jeżeli nastąpi likwidacja kolejnych firm, a nawet jednej firmy, zniszczenie jednej choćby rodziny, to kto poniesie konsekwencje za to? Ojciec Święty powiedział, Jan Paweł II, nigdy żaden naród nie może bogacić się kosztem drugiego narodu. I proszę Was, abyśmy uszanowali te słowa Ojca Świętego. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu. Rada uchwala ostateczny kształt planu zagospodarowania przestrzennego. Państwo na każdym etapie uchwalania tego planu w odpowiednich momentach mogą ingerować w ten plan. I dlatego to dziś Państwa decyzja, nie moja. Ja przedstawiam propozycje. Państwo mogą składać wnioski, składać poprawki, składać swoje przemyślane propozycje. I tak jest. Mając na uwadze nasycenie rynku obiektami handlowymi, a z drugiej strony ogromny deficyt przedsiębiorstw działających w zakresie produkcji oraz usług o innym charakterze, należy obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod szeroko rozumiane usługi, w tym handel detaliczny, zachować jako teren inwestycji przemysłowych lub innych usług. Projekt uchwały przedstawiony przed chwilą przez radną Jolantę Kopacz jest dobrym projektem uchwały, ale absolutnie dzisiaj nie może być procedowany. To my wskazaliśmy w statucie miasta, w jaki sposób ma przebiegać procedowanie każdego jednego aktu prawnego obowiązującego w tym mieście. Komisje wydały opinię. Kto z Wysokiej Rady jest za podjęciem uchwały przedłożonej na druku 550, proszę o podniesienie ręki. Za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy 4 mojących się stwierdzam, że uchwała przedłożona na druku 550 została podjęta. Ja bym miała jeszcze jedną prośbę. Przepraszam Panie Brombo, czy moglibyście się jeszcze Państwo zatrzymać? A mianowicie chcemy testować na rzecz powodzi. Tak się stało, że nasze okoliczne województwa zostały zalane. Wprawdzie my jakoś uratowaliśmy się w tym okresie. Dlatego bardzo proszę, żeby można było do naszej czerwonej pudełeczka wrzucić, jak to się mówi, co łaska. Pieniądze te zostaną przekazane dla Kędzierzyna Koźla.